Hej ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. Nagrywam ten odcinek po raz drugi, ponieważ... Cóż, próbowałam wykonać zlecenie na skrzekacza, ale nie mam wystarczająco dobrego miecza, noszłam do wniosku. Ponieważ zlecenie jest niby od 7 poziomu... Nie, od 8 poziomu jest zlecenie. Już wam pokazuję. Od 8 poziomu, miałam 7. Technicznie powinniśmy być to w stanie zrobić, ale nie jesteśmy. Osobiście podejrzewam, że mam słaby miecz. Tak samo tutaj nie mamy za bardzo też... Potrzebuję miecza, tutaj potrzebuję więcej kart silniejszych. Tutaj potrzebuję też mieć wyższy poziom. I cóż, trzeba nad tym trochę popracować, tak? Więc postanowiłam, iż to jest najwyższy czas, aby wykonać zadanie poboczne jakieś. Więc pójdziemy na zadanie główne. Miau! I... Zrobimy sprawy rodzinne. Znajdź Tamarę, córkę barona w Oxenfurcie. To sobie zrobimy. Potrzebuję tam pojechać, tak? Może tam jest tabliczka też. Może znajdziemy tam jakieś dodatkowe zadania, które będziemy mogli wykonać. Więc spróbujmy. Gdzie jest ten Oxenfurt? Oxenfurt jest w Pizu daleko. 2,5 km. 2,5 tysiąca stóp, tak? Będę to i tak liczyć w metrach. Wydaje mi się jednak, że to było tak ustawione, ale raczej to jest system metryczny. Okej, okay, pojedziemy tutaj, bo tutaj jest tabliczka. I tak, musimy się udać tu. Mamy jakieś zadanie? Cóż, dobrze wiedzieć, że tu mamy jakieś zadanie. Płotka. Okej. No to... Jedźmy. Do Oxenfurtu. Tylko zapiszmy. Tutaj są jakieś tam gule. Co tutaj mamy? Dalej. Kopalnie? Jak to wygląda? Halo? Koniu? Wy? Miasto, kopalnie. Zobaczmy, co to jest. To jest jakieś zadanie. Przejdźmy się tam. Czy ja chcę płotką tam wchodzić? Nie bardzo. Zostań tu, koniku. Dalej, płotka, dalej! Podjedź sobie trochę trawy, odpocznij. Jakby cię coś zaatakowało, to spierdalaj. My sobie ogarniemy to miejsce. Chyba nie to zadanie, które tutaj jest dostępne. Ani kroku dalej, bo będzie o jednego trupa więcej. Bo o trzech. Słuchaj, no. Za tobą. No jak myślisz, że się nabierze na... Oż kurwa! Broń, broń łapcie! Potwory idą! Algul? Nie chcę umierać! O kurwa! Jakie to silne dziadostwo! Załaduj! Dobra, trzeba być ostrożnym. Tego co widzę, bardziej niż myślałam. Gdzie jesteśmy?
A, tu jesteśmy, gdzie zapisałam. No dobra. Przejdziemy tam. Muzyczka jest naprawdę świetna. O, jeszcze ten. Już to mówiłam parę razy, ale ja uwielbiam muzykę klasyczną. Uwielbiam jej słuchać. Może nie każdy utwór, tak? Jest paru twórców, którzy jakoś do mnie nie przemawiają. Ale ogólnie bardzo lubię muzykę klasyczną. Ostatnio bardzo lubię słuchać Liszta. Nie wiem dlaczego, po prostu lubię go słuchać. Zapiszmy. Ani kroku dalej. Za tobą. Jak... Broń, łapcie! Potwory idą! Twoja dupa należy teraz do mnie! Auć! Auć! Znaczy, jak my ich atakujemy, to oni atakują też nas. Mają coś w sobie. Jakieś chemiczne opary z tego, co widzę. No dobrze. I znowu muszę być silniejsza. Kurila. To denerwujące, naprawdę. Ale wiecie, mogłabym niby obniżyć poziom trudności, ale... Co to by była za frajda? Tak to jest przynajmniej trudno. Trzeba się męczyć. A jak się w końcu uda, to ma się z tego wielką satysfakcję. Prawda, kocie? Prawda. Prawda. Dobra. W takim razie zabieramy się stąd. Wróćmy tu, jak będziemy mieć silniejszy miecz najlepiej. Bo miecz stalowy mamy super, ale miecz cnebny to taki mech. Zresztą... No dobra, niby to jest jakieś silne, ale... Dalej, płotka, dalej! Miałbym nic przeciwko, gdyby to było silniejsze. No dobra. Skupmy się na... Udamy się do Oxenfurtu. Trzymaj się ode mnie z dala. To jest jakaś spalona wieś, czy co? Jedź, płotka! Okej. Okay. Zajrzyjmy się tutaj. Okej. Plugawy ma wygląd i trupim jadem cuchnie, jednakowoż bardziej na ścierwa jest łas. Zabić jednego czy drugiego to dla ludzkości przysługa. Wolniej. Powieczku. Aż ci bramę otworzę. I spierdalaj. Honor i ojczyzna. Honor i ojczyzna. Jest jakaś wieża. Się chyba nie mamy do tej wieży dostać. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Lepiej taka, po której chcecie się żygać, niż żadna, ale to co? Okej, jak ja tam mam wejść? Aha, tutaj. To jest jedyne wejście. No dobrze.
Proszę cię. Jedziemy! Nie powiem, że sterowanie tym koniem było najgorszym sterowaniem w grach, w jakie grałam, ale... Naprawdę. Stać, nie ma przejścia. Macie w mieście zarazę, czy co? Zarazę? Nie. Kazali nie wpuszczać do miasta? To nie wpuszcza. Chyba, że ktoś ma glej. Kto kazał zamknąć bramy miejskie? Ponoć sam król. Nie chcę, żeby biedota i uchodźcy zatruwali mu jego piękne miasto. Poza tym wiadomo, jak ludzie mogą chodzić w tej wewce, to zawsze się jakiś szpieg przedostanie. A tak to ma trudniej. Dlatego bez glejtu nie przepuszcza. O to chodzi? Niech się przyjrze. Brakuje pieczątki, takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie. Przechodź. Nie wiem, który glejt mu dał. Ten, który kupiliśmy? Czy... Kiedy znajdziesz się na terenie zamieszkanym przez ludzi, czy w mieście, wiosek lub obozowisku, tłok... Nie wiem, co spowodowuje tłok. Okej, jesteśmy w mieście. Mokro? Mokro. Jak pada, to musi być mokro. Odpierdol się. Sio. Mieli ten, ciekawe nazwy. Chciałam się z nimi lepiej poznać. Dobra, tu jest krawiec. Gdańscy żołnierze, tam jest karczma. A, tu jest ten, tablica ogłoszeń. Do mnie, ludziska, do mnie! Płatnerz. Uwaga, uwaga, na zachód od Oxenfurtu, na lewym brzegu Pontaru widziano i słyszano trolla. Osobnik ów często śpiewa redańskie piosenki żołnierskie. Przypuszcza się, że to element nilfgaardzkiej dywersji. Zaleca się omijanie tego miejsca do czasu uporania się odpowiednich służb z osobnikiem. W przypadku spotkania z trollem zaleca się zachowanie postawy nieruchomej, najlepiej przywarcie do ziemi i osunięcie głowy rękoma. Istnieje szansa, że stwór wówczas nie zaatakuje, gdyż weźmie potencjalną farę za kamień. Berto Bertumil, kapitan garnizonu. Z rozkazy jaśnienia panującego króla Jadani Radwinda V, każdy wędrowny łowca potworów, który przeczyta to rozporządzenie, jest zobowiązany niezwłocznie zostawić wszystkie dotychczasowe zlecenia i zająć się tropieniem potwora. Poszukiwana bestia hańbi kolebkę ludzkiej myśli, siedzibę najstarszego uniwersytetu Oxenfurt. Na śmiałka, który położy kres zbrodniom, takich się dopuszcza wyżej wymieniony stwór, czeka sowita nagroda. Kto to strachu nie zna zarobku, szuka niech, że czyta uważnie. Hans Sidris Condotrier w niezliczonych bojach wysławiony ogłasza, co następuje. Wielce przejęty losem miejscowego chłopstwa, które cierpi okrutnie od ataków jakowegoś monstrum, które zaległo się w puszczach nieopodal Oxenfurtu. Przeto temu, kto bestię ubije, dam mieszek pełen nowigradzkich koron. Niechaj jednak będzie wiadome, że takiemu, co bez trofeum myśli złoto ode mnie wyłudzić, żyć wypłazuje tak, że do końca życia na niej zasiąść nie zdoła. Hans Sidras, kontroler w całym świecie słynny, w boju wielce wysławiony, odznaczony orderem Srebrnej Lilii. Ogłasza się, co następuje. Dużo zlecenia potwory.
W lesie pod, Nowigradem potwór jakowy siedzi i wielkie szkody wobec naszego wysiłku wojskowego czyni. Ten, kto potwora wytropi i zabije, nie tylko wykona patriotyczny obowiązek i przyczyni się do niechybnej wiktorii północy zjednoczonej pod berłem miłościwego panującego nam Radowida, ale i otrzyma sobie tu nagrodę pieniężną wspólnie ku zwycięstwu. Kapitan Felix Grupp. Uwaga, ogłoszenie wciąż aktualne. Uwaga, jeśli potwór nie zostanie zabity w ciągu najbliższego miesiąca, podatki dla całej okolicy wzrosną o 1/5. Są troszkę zdesperowani. Dobrzy ludzie, nie dajcie się nabrać na jarmarczne mądrości i kłamliwe przepowiednie, którymi jak zresztą sypie tak zwany jasnowidz z bękowego sioła. Człowiek ten, choć mieni się widzącym o przewidywaniu przeszłości, wie tyle co wiejska baba, a jedyne na czym mu zależy to wyłudzenie pieniędzy. Nie pozwólcie mu się oszukać. Student 5 roku Wydziału Medycyny i Zielarstwa. Od małego odgrywałeś wszystkich winta, uważasz się za gracza wyborowego i zmierzysz się tylko z najlepszymi. Spróbuj swoich sił ze Stejpanem, człowiekiem, któremu dobre karty same wchodzą do ręki. Po więcej informacji do karczmy Alchemia w Oxenfurcie. Okej. Okay. Będziemy mieć trochę zadań. Uwaga na trolle. Co mam na straganie? Wow! Na razie mi się dużo zadań zaktualizowało. Muszę wejść do środka. A to wychodzi. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Dzień dobry. Szukam Tamary, córki barona z Velen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Twój ojciec to podły człowiek. Nie dziwię się, że jesteś wściekła i rozżalona. To po co mu pomagasz? Po co przyjąłeś to zlecenie? Bo ma informacje o kimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyję. I że nigdy nie wrócę. Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami. Utytłany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się tak, że meble latały. Ach, jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. Pamiętam, jak wrzeszczał na mamę. Bił ją, aż chrzęściło. A ona płakała. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. Ot, i cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. W końcu Miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy.
Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Wpadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Majaczyła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie Wiedźmina do szukania córki. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia. Pięte. Właśnie szukam, co tu mogę jeszcze okraść. Tajemniczy list. Wszystko jest przygotowane, czekamy tylko na ciebie. Kiedy opowiedziałem komendantowi o twoim zaangażowaniu i zapale, bez wahania zgodził się przyjąć cię w nasze szeregi. Na początek odbędziesz wstępne szkolenia, a ponieważ umiesz jeździć konno i posługiwać się bronią, najważniejsze punkty masz zaliczone, a resztę nie zajmie wiele czasu. Kiedy tylko przywiedziesz nasze
przywdziejesz nasze barwy, wyruszymy na poszukiwania twojej matki i znajdziemy ją, obiecuję, choćby przyszło nam przekopać całe Velen. Dobrze. Mruczek. Mój mruczek uciekł. Dobrze. To by było tyle, jeśli chodzi o sprawy rodzinne. Rozejrzyjmy się tutaj. Zadania. Jesteśmy trochę nowych zleceń. To zakończone, dobrze. No i mam tak, że porobimy sobie. Pójdziemy sobie do tego karczmarza. Będzie tutaj? Tak, to będzie tutaj. Pójdziemy sobie do tego karczmarza, porozmawiamy z nim. Jednak w międzyczasie też posprzedajmy trochę rzeczy. Natomiast tutaj jeszcze poczytamy sobie parę rzeczy na koniec odcinka. Przeczytaj. Radowid piąty, każdy wędrowny łowca potworów. Dobrze, to czytaliśmy. A Zorup poszuka... Okej. Okay. Dajcie się nabrać na jarczmarczne mądrości i kłamliwe przepowiednie. Okej, okay, to jest ten jasnowid cały. Kraina Velen ze stolicą w Gros Velen, położona w zachodniej Temerii, jest jedną z najbezpieczniejszych prowincji królestwa. W jej obrębie zalicza się wyspę Taned ze słynną siedzibą czarodziejów i Akademią Magii, która razem z Gros Velen stanowią dźwignię handlu i rozwoju prowincji. Przez Velen biegnie szlak handlowy do Nowigradu z Cidaris, Vergen, Brug, Cintri i innych położonych na południe królestwy. Na południe królestw. Wańczycy trudnią się głównie rolnictwem, rzemieślnictwem i hodowlą zwierząt. Prowincja praktycznie pozbawiona jest dóbr naturalnych. W większości porastają ją bory, łęgi i lasy mieszane. Rzadziej olsy, chociaż służą część, chociaż duża część obszaru jest podtopiona i bagnista. Okej. Okay. Od małego wygrywałeś wszystkich winta, to już czytaliśmy. To też już czytaliśmy, mamy teraz drugą część. Zlecenie. Czyli bestia, groźna wielce, całej okolicy, śmiej, który ją zgładzi, liczyć może, okej. Okay. A, to jest ten zaginiony patrol cały. Nie umiem, a wszyscy wiecie, że jest myśliwym nie od dziś. Znacie mnie, krakać nie będę, ale coś mi się widzi, że nic dobrego to oznaczać nie może i lepiej mieć na baczności, szczególnie jak komu droga przez las wypada. Jakby kto uwidział to albo ślady umiał rozpoznać, niech się do mnie zgłosi. Nagroda będzie. Niech wam wbów nie przychodzi w najbliższych dniach na żali kłazić, bo jakieś licho potworne sobie to miejsce wzięło we władanie. Gdy groby rozkopuje i szkodę czyni, a ostatnio i na tych, co pod ziemią jeszcze chodzą się, jeszcze po ziemi jeszcze chodzą, się łasy zrobiło. Dobra, to jest to na te potwory. Ogłasza się, co następuje. Panego z krzekaczem, tak, to jest ten skrzekacz, którego ubić nie mogę, bo nie mam dobrej broni. Okej, zostało nam jeszcze 5 książek, a nie będę już tego czytać. Nie chce mi się. Nie. Jestem tarcerką baletową. Ale dobrze. Zrobimy sobie resztę w kolejnych odcinkach. Pójdziemy sobie z kolejnymi zadaniami w kolejnych odcinkach, a na razie bardzo dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.